Cześć drodzy widzowie, witam Was wszystkich jak zawsze bardzo serdecznie w serii rozmów pod tytułem Do Nowej Ziemi, do której zapraszam ciekawych, wyjątkowych, inspirujących gości. I taką osobą jest niewątpliwie mój dzisiejszy gość, Kasia Sidorowicz. Witam Ciebie, Kasiu. Witaj, Kamilu, witam wszystkich serdecznie. Tak, cześć Kasiu, przede wszystkim wielkie dzięki za to, że przyjęłaś zaproszenie do rozmowy. Ucieszyłem się bardzo, jestem Tobie wdzięczny, że się zgodziłaś porozmawiać, więc wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję ogromnie. No i tak właśnie, Kasia jest autorką fajnego bloga, którego wszystkim polecam, W ciszy serca. Blog, który też śledzę już od dłuższego czasu, a także Kasia, występujesz, nagrywasz w sensie filmy na YouTubie od jakiegoś czasu, więc to też tak, taka fajna sprawa. Tak. I jestem aktywna też bardzo na swoim profilu na Facebooku. Tak. To chyba przede wszystkim właśnie tam. Mhm. Tak. Staram się codziennie, w miarę regularnie publikować różne rozpoznania, ciekawe rzeczy dotyczące drogi do siebie, wewnętrznego domu. No różna tematyka. Tak. Wiesz co, to jest bardzo fajna sprawa i to też fajnie trafia do ludzi, to tak trafia do mnie, że to nawet jak takich parę zdań napiszesz krótkich i jak sobie gdzieś tam zajrzę z rana na przykład i je poczytam, to tak potem w ciągu dnia mi to zostaje, ten aspekt, który opisałaś, i to tak fajnie właśnie zostaje w głowie i fajnie z tym się tak dzień spędza, że to tak jakby uwrażliwia pewne takie nasze tutaj aspekty, na nasze doświadczenia, więc to taka fajny sposób, fajna metoda, którą właśnie przyjęłaś, i mi to tak bardzo fajnie się podoba i pasuje. Takie zaglądanie na Twój blog i takie czytanie Twoich właśnie różnych takich wewnętrznych wglądów i tak dalej, więc fajna sprawa. Rób tak dalej, bo to jest naprawdę bardzo wartościowa rzecz. No i właśnie, Kasiu, to tak chciałem Ciebie też się spytać tytułem wstępu trochę o Twoje przebudzenie. Jak to wyglądało u Ciebie? Skąd przyszło do Ciebie Twoje przebudzenie? Czy to właśnie było już od wczesnych lat życia? Urodziłaś się z tym poniekąd, czy też być może to gdzieś w późniejszym etapie życia nastąpiły jakieś pewne wydarzenia, bo też tak często bywa, że niektórzy ludzie właśnie doświadczają takiego nagłego przebudzenia, wejścia na ścieżkę rozwoju świadomości znienacka poprzez różne wydarzenia, albo tak po prostu spontanicznie to przychodzi i się wszystko zmienia. A jak właśnie, Kasiu, było u Ciebie? Więc u mnie było tak, że byłam bardzo wrażliwym dzieckiem, z taką naprawdę ogromną wrażliwością, wręcz nadwrażliwością. I przyznaję, że było mi trudno tutaj na ziemi z tym funkcjonować. Domyślam się właśnie. Tak. No, reakcje tak zwanego zewnętrznego środowiska były często bardzo bolesne dla mnie. Więc, ale jestem bardzo wdzięczna za tamten czas, za tamten etap mojego życia. Jako młoda osoba zaczęłam już zgłębiać różne książki, i też pierwsze filmy powstawały związane właśnie z tematyką tak zwanej duchowości, chociaż duchowe jest tak naprawdę całe nasze życie, tak. To nie jest jakaś odrębna gałąź naszego istnienia. Ale takie prawdziwe przebudzenie przyszło wtedy, kiedy to ogromne cierpienie we mnie stale narastało. I po prostu ja wiedziałam, że ja już dłużej nie mogę tak żyć, że tak się nie da. I był nawet taki moment, że po prostu chciałam stąd odejść, że już chciałam, albo już mówiłam tak, albo mnie duszo, albo uprosisz coś, wstawisz się za mną u Stwórcy i poszukamy rozwiązań, albo mnie Stwórco stąd zabierz, bo ten ból, takie poczucie, że no jestem w sobie, jestem sobą, ale tak jakbym nie mogła się z czymś we mnie skomunikować. Tak jakby całe moje istnienie było rozbite na takie niespójne cząstki, które nie mogą osiągnąć tego stanu jedni, tego stanu pełni. I oczywiście, jak większość tutaj osób zapętlonych w ten Matrix, poszukiwałam spełnienia, pokoju, wewnętrznego spokoju, harmonii, szczęścia w atrybutach zewnętrznych, tak, tego zewnętrznego świata. Więc miałam nadzieję, że jak skończę studia, no to już jakiś poziom spokoju osiągnę, stabilizacji wewnętrznej, jak założę rodzinę, jak pojawią się dzieci,
I oczywiście wszystkie te doświadczenia były bardzo piękne i wzbogacające, ale ból był nadal. Dlatego, że ja podchodziłam z poziomu braku. Chciałam, żeby zewnętrzny świat nakarmił jakąś moją pustkę, jakiś mój głód, moje wycie wewnętrzne, mój wewnętrzny szloch, tak? I to ogromne cierpienie. I co zrobiłam dalej? Jeszcze bardziej się starałam. Jeszcze bardziej. Umysł podpowiadał, to zrób jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze to, to jeszcze tamto. To tutaj spróbuj tak, tutaj może tak, a tutaj z pracą tak, to poszukaj tu. Bez końca, bez końca monolog umysłu, analizowanie, takie poszukiwanie znowu zewnętrznych dróg, które mają doprowadzić mnie do domu we mnie, do tego poczucia scalenia i jedni. Jak się domyślasz, oczywiście do tego nie doszło. Ból już naprawdę był przeogromny. I wtedy zaczęłam jakby kwestionować, odważałam się kwestionować wszystko to, co albo sama w siebie wtłaczałam, albo to, czym nasiąkłam przez lata mojego życia. I zaczęłam podważać to, co słyszę wokół, co mówi kultura, cywilizacja, co mówią media, co mówią inni ludzie, co mówili nauczyciele, moi kochani rodzice, którzy chcieli dla mnie jak najlepiej. I te wszystkie głosy we mnie zaczęłam rozpoznawać, czy one naprawdę są mną, czy to jestem ja. I z wielkim lękiem, naprawdę, i z taką niepewnością w ogóle, dokąd mnie to zaprowadzi, bo ogromnie się bałam. Ale pomyślałam sobie, że no nie ma innego rozwiązania, jak po prostu zaufać. Tak. Więc nieraz padałam na kolana, dłonie do góry i prowadź. Prowadź, Stwórco, prowadź. Pokaż mi, co mam zrobić. Pomóż mi odnaleźć we mnie odwagę, żebym wreszcie była w stanie żyć w zgodzie z moim wewnętrznym głosem i z moim wewnętrznym prowadzeniem. W ogóle pomóż, proszę, nauczyć mnie rozpoznawać ten mój wewnętrzny głos. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie ty jesteś? Ja pukałam do tych drzwi swojego domu wewnętrznego naprawdę wiele lat. I tak jak powiedziałam, pomalutku, kroczek po kroczku, odważałam się zdejmować te wszystkie warstewki. Nie wszystko od razu, bo myślę, że zarówno moje fizyczne ciało, jak i ciało emocjonalne, mentalne po prostu nie udźwignęłyby nagłego zdjęcia wszystkiego. To był proces oswajania się. Więc tak zdjęłam tu i się przyglądałam, a co teraz? Okej, co się dzieje? Czy coś się stało? Czy nadal jestem w tym samym świecie? Czy nadal w ogóle istnieję? Tak? I zaczęłam rozpoznawać, że z każdą tą kolejną zdjętą warstewką jestem coraz bliżej siebie. I że ten wewnętrzny ból zaczyna się rozpuszczać. A ja jestem coraz bardziej w ukojeniu, w takiej zgodzie ze sobą. Oczywiście lęk powracał. Różne głosy się we mnie odzywały, które z podświadomości wychodziły. Ale jakby już nie stawiałam oporu, już nie zamykałam tych drzwi do siebie, tylko siadałam. Siadałam, ja mówię, że usiądź do stołu ze swoim lękiem. Usiądź do stołu ze swoim bólem, z tym w ogóle, co się w tobie dzieje. Spotkaj się z tym. Zaproś do wspólnej rozmowy, do wspólnej biesiady. Porozmawiaj. Więc zaczęłam ze sobą rozmawiać. Lęk nadal był, ale on się osłabiał, był coraz delikatniejszy. Umysł zaczął odpuszczać, zaczął się wyciszać, a mi zaczęło być coraz lepiej samej ze sobą. I oczywiście to pociągnęło zmiany w życiu zewnętrznym, bo im bliżej byłam siebie, tym bardziej moja
częstotliwość, do której, na którą wchodziłam, czyli ta częstotliwość, ja mówię, to jest częstotliwość stwórcy w nas, źródła w nas. Im bliżej byłam tego centrum siebie, tym bardziej te rzeczy w tym zewnętrznym świecie zaczynały same się rozwiązywać, same się układać. Pewne sytuacje po prostu się rozwijały albo rozsupływały. Tam, gdzie trzeba było użyć już własnej, podjąć decyzję płynącą z mojej strony, to słuchając siebie szłam za tym wewnętrznym głosem, prowadzeniem i rezygnowałam na przykład z miejsc, które już ze mną nie rezonowały, których musiałabym jakoś znowu siebie pomijać, znowu zamykać ten swój wewnętrzny dom. Oczywiście część ludzi, pięknych, cudownych osób, z którymi szłam jakiś fragment mojej ziemskiej drogi, też odeszła. I to tak po prostu samo zaczynało się rozwiązywać, a ja coraz bardziej rozsiadałam się w sobie, rozgaszczałam się w sobie, coraz bardziej zaczynałam ufać temu głosowi i coraz jakby więcej rozpoznań przychodziło. I coraz bardziej zaczynałam rozpoznawać, co naprawdę jest mną. W ogóle, kim ja jestem? Po co ja tu przyszłam? Co jest moje, co nie jest moje? I to przez takie już w akceptacji, takie głębokie wglądy w siebie, gdzie po prostu jestem ze sobą i przyjmuję całą siebie. Bo ja zawsze powtarzam, przyjmij całego siebie. Nawet swój lęk, a nawet aż swój lęk i przede wszystkim przyjmij go, zauważ go, przyjmij swój ból, przyjmij to wszystko, co się na ciebie składa, nawet stan niewiedzy, nawet stan niepewności. Po prostu otwórz drzwi do samego siebie i po prostu siebie obejmij. Poczuj siebie i daj sobie prawo być w tym tu i teraz z pełną akceptacją, z tym wszystkim, co w tobie jest. Dlatego, że jeśli nie ma pełnej akceptacji, jeśli odrzucamy jakąś cząstkę siebie, to nie możemy tam wpuścić światła. Nie możemy o tą cząstkę, jakby, która cały czas nas przytrzymuje, nie możemy ruszyć dalej. Ona cały czas ma w sobie ten element cienia, ale kiedy spotkasz się z tym cieniem, z tym trudnym, z tym bolesnym i powiesz, ja bardzo lubię tak mówić, hej, ja ciebie widzę, ja ciebie naprawdę widzę. Wiem, że tu jesteś, jestem przy tobie, jestem ze sobą. Porozmawiajmy. Co chcesz mi powiedzieć? Tak? Tak, zaraz. Więc każdą taką chwilą zaakceptowania zaczynamy wprowadzać taką energię, która po prostu jest energią życia. To jest uniwersalna energia życia, odnowy. A wszechświat i my, mając ten wszechświat w sobie, ten mikrokosmos w nas, naszą drogą jest iść dalej, wyżej, jest ewoluować, jest rozwijać się. Więc jeśli przestajemy sami sobie stawiać opór, akceptujemy siebie, nie wstrzymujemy przepływu tej energii, dostrajamy się do częstotliwości źródła w nas, po prostu zaczyna płynąć. To się po prostu wydarza. I zaczynasz być, będąc w sobie, coraz bardziej w centrum siebie, takim scentralizowanym, zaczynasz być jednocześnie w sobie i wszędzie. I zaczynasz też, ja mówię, że świadomość nasza wznosi się. Dusza idzie takim ruchem spiralnym, coraz wyżej. I nasze postrzeganie zaczyna, wznosząc się coraz wyżej, rozpoznawać, dlaczego tego doświadczyłam, skąd to się wzięło. Zaczynamy widzieć zależności. Zaczynamy w ogóle coraz więcej dostrzegać, ale w atmosferze przyzwolenia, akceptacji. No dla mnie to przyzwolenie, akceptacja mi bardzo, bardzo, bardzo pomogło. To taki błogosławiony stan.
Okej, okay, super Kasia. Tylko wiesz co, powiedz, czy mnie dobrze słychać, bo takie na lekkie przebicie mojego głosu. Jest w porządku? Słychać dobrze, tak. Aha, słychać to dobrze. Jakieś, jest echo. Okej, okay, super fajnie, że o tym powiedziałaś. Ja bym chciał z tobą porozmawiać dzisiaj ogólnie o sercu, czyli najlepszy temat na świecie. Przestrzeń serca, tak. Świadomość źródła w nas i tym podobne. Ale jeszcze właśnie tak się ciebie spytam o tym, odnośnie tego, co powiedziałaś, to ja zauważyłem, że często jest tak, że osoby, które taką ścieżkę przechodzą, poniekąd właśnie od cierpienia w kierunku przebudzenia poprzez to ściąganie z siebie różnego rodzaju warstwy, też tak. Konfrontację z własnym lękiem, to czy to jest tak, że takie osoby poniekąd przecierają też szlak dla innych, bo ty także właśnie pracujesz z ludźmi, z klientami, tak, w swoich sesjach i tak. Czy na przykład teraz już po jakimś czasie zauważasz, że do ciebie przychodzą osoby, które są gdzieś na takim momencie swojego życia, w jakim ty byłaś kiedyś i z tego poziomu, z doświadczenia też swojego tak. Potrafisz im pomóc i je przede wszystkim zrozumieć, te osoby właśnie, czy to tak samo to u ciebie wygląda, bo zauważyłem, że tak często właśnie jest, że takie osoby, które taką ścieżkę przechodzą, to właśnie później przez to, że ten szlak przetarły, to kierowane inne dusze do tych ludzi później, żeby właśnie pomagać ten etap, pewien taki też czas, krok, wspólnie przejść razem właśnie, czy tak samo właśnie u ciebie jest? Tak, zdecydowanie. W każdej osobie, w każdym istnieniu, w każdej duszy, która do mnie przychodzi na to takie piękne spotkanie naszych istnień, naszych dusz, bo ja też się uczę, ja też jakby wzbogacam się z każdą taką chwilą, z każdym takim spotkaniem. Ja w każdej tej duszy widzę cząstkę siebie, rozpoznaję siebie z jakiegoś tam etapu mojej tutaj ziemskiej drogi. Więc tym bardziej patrzę jakby z takiego poziomu bezwarunkowej miłości. Tak, i tak. Chęci takiego poprowadzenia, nie zrobienia niczego za kogoś, bo nikt nie może niczego za nas uczynić. Tylko pragnę pokazać, że wszystko, czego poszukujemy, tak naprawdę jest w nas. I moją intencją jest uruchomić w każdym drugim człowieku wewnętrznego uzdrowiciela i jakby doprowadzić albo przynajmniej przez fragment tej drogi prowadząc z takim zaangażowaniem, z takim też współczuciem, miłością, akceptacją, przyzwoleniem, zrozumieniem i pokazać, że słuchaj, wszystko masz w sobie, wszystko masz w sobie i po prostu pozwól sobie zejść do tej części w tobie, która wie doskonale, co jest dla ciebie najlepsze. Bardzo wiele osób podczas naszych spotkań, podczas sesji pyta się mnie, Kasiu, powiedz, a co ty o tym sądzisz? A co ja powinnam zrobić w takiej sprawie? A co, jak mam tu postąpić? Jakby poszukują rad albo potwierdzenia. Ja zawsze powtarzam, sprawdź w sobie, bo nikt od ciebie nie będzie wiedział tego lepiej niż ty sam. Ja mogę ci pokazać, jak to zrobić. Mogę cię poprowadzić. Mogę ci podzielić się z tobą tym, jak to było u mnie. Mogę pomóc ci dostrajać się do częstotliwości Stwórcy w tobie. Mogę ci podać rękę, tak? Przez krótki fragment twojej ziemskiej drogi, ale całą drogę tak naprawdę przejdziesz i powinieneś przejść ty sam, to jest twoja droga i dasz sobie radę, poradzisz sobie, masz w sobie wszystko, co jest potrzebne, bo my dostaliśmy cały pakiet wraz jakby z naszym aktem stworzenia, dostaliśmy wszystko, co jest potrzebne nam do odbycia drogi z jakby w umieszczaniu się na zewnątrz, żeby powrócić do tego wewnętrznego domu, który jest w nas. Mamy w sobie wszystko. Tylko jest to przestrzeń poza umysłem, poza kontrolą umysłu, poza próbami zawiadywania z tego obszaru mentalnego. To po prostu trzeba poczuć. Zejść do czucia, zacząć komunikować się z tą przestrzenią serca. Technik ogromnie wiele.
ale to znowu będzie nazewnictwo. To znowu będzie zewnętrzna próba i mentalna próba opisania tego procesu. Po prostu wejdź. Wejdź, schodź, sprawdzaj, co się przykleiło, co jest, co uważasz, że jest tobą, a tylko udaje ciebie. Komunikuj się ze sobą, bądź w kontakcie, ale w atmosferze przyzwolenia i akceptacji, a nie ponaglania oceny czy jakiegoś wzbudzania w sobie poczucia winy za to, że jesteś tu, gdzie jesteś. Tak, super, Kasiu. I wiesz co, jeszcze zanim zaczniemy o sercu więcej rozmawiać, to mi tak jeszcze przyszła jedna rzecz. Tak ciekawi mnie bardzo, jakie masz zdanie na temat czasów, w których żyjemy obecnie. Jak postrzegasz obecne czasy, procesy, które zachodzą właśnie też na planecie, też w ludziach. Czy te nasze czasy obecne są poniekąd wyjątkowe, twoim zdaniem? Czy to są ważne czasy? No i tak właśnie, jakbyś mogła w paru zdaniach opowiedzieć na temat tego, co się dzieje na poziomie właśnie ewolucji, na poziomie energetycznym, czy też zmiany świadomości na Ziemi, z samą Ziemią też, no i przede wszystkim z nami, z ludźmi. Rozpoznaję obecne czasy jako niezwykle doniosły taki moment ewolucji Wszechświata. Tutaj na Ziemi poprzez Ziemię. Do tego, co się dzieje, tak naprawdę musiało dojść, do tego, co się tutaj wydarzyło na Ziemi. Dlatego, że to, co się wydarza na zewnątrz, tak naprawdę odpowiada temu, co się działo jakby wewnątrz każdego człowieka i na zasadzie zbiorowej świadomości, tak? Pozostała jakby to, co w nas się energetycznie zadziało, dało odbicie w zewnętrznym świecie, więc my sami do tego poniekąd doprowadziliśmy, do tego, co się wydarza na Ziemi. I jest to piękny czas, dlatego że my mamy szansę powrócić do siebie, do domu siebie, do Stwórcy w nas. Gdyby do tego nie doszło, myślę, że dalej tkwilibyśmy w tym oprogramowaniu, w tym matriksie, w tym oddzieleniu od źródła w nas, więc ja rozpoznaję obecny czas jako ogromną szansę dla ludzkości i dla wzniesienia zarówno całej Ziemi, jak i każdego człowieka, bo człowiek to istota z ducha zrodzona. Także ja się bardzo cieszę na obecny czas, widzę w tym ogromną szansę. A właśnie widzisz, wiesz, wsparcie z każdej strony? Od samej Ziemi, od właśnie też energetyczne wsparcie, no generalnie od Stwórcy, że poniekąd z każdej strony my jesteśmy zachęcani, inspirowani właśnie poprzez to, aby iść w kierunku właśnie swojego serca, w kierunku rozwoju, w kierunku ewolucji. Odczuwasz takie wsparcie samej przestrzeni, które nam tutaj... Ogromnie. Tak naprawdę w tym wszystkim, w tym czasie wzniesienia, ewolucji, bierze udział cała nasza Matka Ziemia, bo to jest żywa, potężna, czująca istota. Bierze udział cała materia ożywiona i nieożywiona. Każde istnienie, każde drzewo, roślina, kamień, zwierzę, wszyscy ewoluujemy, wszyscy bierzemy udział w tym procesie. Ja bardzo lubię przebywać na łonie natury i bardzo lubię właśnie też rozmawiać z drzewami, rozmawiać z tym światem roślin, ze światem zwierząt i rozpoznaję, że im częściej ja wychodzę, tak, jakby z tego poziomu serca, wychodzę gotowa spotkać się z każdym istnieniem tutaj na Ziemi, tym więcej sygnałów, rozpoznań, informacji, ale też wsparcia energetycznego otrzymuję. My tak naprawdę wszyscy się wspieramy, jesteśmy całością. Każdy z nas jest połączony z drugim istnieniem i nie mam na myśli tylko drugiego człowieka. Tak, wszystko. Wszystko jest połączone. Się rozciąga aż na cały kosmos, cały wszechświat, inne wymiary i tak dalej. Tak. I okej, teraz tak trochę o sercu porozmawiajmy. Blog Ciszy Serca, więc samo to sugeruje, że temat serca dla ciebie jest bardzo ważny i też bliski.
No i właśnie, Kasiu, jak ty postrzegasz serce? Czym, jakbyś tak mogła w paru zdaniach powiedzieć, czym jest nasze serce, czym jest przestrzeń naszego serca? Dlaczego tak ważne jest obecnie, aby o tym sercu mówić i przede wszystkim, aby kierować się swoją świadomość, właśnie tą swoje też takie czucie w głąb własnego serca? Rozpoznaję serce jako taką świętą przestrzeń w nas. Bardzo lubię nazywać to świątynią albo komnatą, w której możemy spotkać się ze źródłem, które jest w nas. Bo źródło nie istnieje na zewnątrz. Ono jest w każdym drugim żywym istnieniu, ale również w materii nieożywionej. Jest wszędzie, wszędzie. Źródło jako bezwarunkowa miłość, jako światło, jako najwyższa częstotliwość przenika wszystko, co jest. I mamy dostęp do tego wyłącznie w tej świętej przestrzeni, w naszym wewnętrznym domu. Tutaj po prostu istniejemy poza wszelkimi interpretacjami. Tutaj istniejemy w takiej pełnej wolności, w takim scaleniu. W ogóle mam takie poczucie, że jakakolwiek próba opisania tej przestrzeni i tak nie wyczerpie jej bezmiaru, jej doniosłości, jej świętości, jej majestatu. Zawsze po prostu przyklękam pokorze i po prostu jestem. Poza definicją, poza nazewnictwem, które znowu jest ziemską próbą ogarnięcia z poziomu mentalnego przestrzeni, która jest poszerzeniem, która jest obecnością Stwórcy w nas, który też się stale poszerza i ewoluuje wraz z nami. Ale ja wiem, że o tej przestrzeni warto mówić mimo wszystko i jakoś ubierać ją w nasze ziemskie słowa, więc jest to przestrzeń, która całkowicie scala, jednoczy, która natychmiast przenosi ciebie do tego wewnętrznego domu, w którym pamiętasz, kim jesteś, w którym po prostu istniejesz, po prostu jesteś. Jam jest w nas. Teraz tak sobie, kiedy tak rozmawiamy właśnie, wchodzę sobie do tej przestrzeni. I po prostu przeglądam się źródłu, które jest we mnie i czuję, jak ono mnie obejmuje. Czuję, jak ono rozpuszcza wszelkie przygnięcia, którymi nasiąkłam, którymi nasiąkamy. Bo to się dzieje automatycznie. My jesteśmy pełni oprogramowań tutaj na Ziemi, pełni różnych wzorców, przekonań, które są określoną częstotliwością. I istniejąc w obszarze mentalnym, cały czas tak naprawdę współpracujemy z tymi programami. Identyfikujemy się z nimi, utożsamiamy się z nimi. Z jednej uliczki w drugą. Nie można zaznać spokoju. Umysł cały czas... Takie błędne koło. Umysł cały czas próbuje, no to może teraz tu, to może tu, jeszcze zrób tak. Po prostu zejdź do siebie. Poczuj siebie. A tak, jeśli czujesz się... jakiś opór, to sprawdź, gdzie ten opór jest. I cudownym narzędziem jest, które ja stosowałam i które polecam serdecznie, jest oddech. Oddech. Oddychamy rozpuszczając, będąc w tej przestrzeni, coraz bardziej schodząc do siebie, puszczając coraz więcej światła w swoją istotę, w pole swojego życia. I oddech jest tutaj niezwykle pomocny. Tak, ja też często lubię właśnie mówić i polecać, czy też o tym pisać.
No dla mnie to jest jedno z najpotężniejszych takich narzędzi oddech, jeśli chodzi o przywracanie tej świadomości, czucia tutaj właśnie w swoim ciele czy w sercu. No i tak właśnie kontynuując temat tutaj przestrzeni serca, to de facto podróż w głąb własnego serca możemy chyba nazwać takim docieraniem do świadomości Stwórcy, który istnieje w nas, tak? To jest właśnie, tam istnieje świadomość Stwórcy, czyli wracamy de facto do własnego domu, to jest taka podróż do domu, do samego siebie, do tego właśnie ja jestem, o którym fajnie powiedziałaś. I też mnie jeszcze ciekawi, Kasiu, jak właśnie ty widzisz tą podróż, żeby tam się dostać, to przede wszystkim trzeba, jak już też o tym wspomniałaś, poniekąd wyjść z przestrzeni umysłu, czyli wyjść z tych wszystkich przekonań, oprogramowań, które stwarza umysł. Myślisz, że samo to, że jak będziemy pracowali nad tym, żeby z tego umysłu się uwalniać, zostawiać za sobą, odczepiać te pewnego rodzaju wzorce częstotliwości de facto, programy, wzorce różne umysłu, to samo to będzie powodowało już, że przestrzeń serca będzie nas jakby do siebie przyciągać, tak magnetycznie, czy jeszcze oprócz tego coś warto innego robić? Mam takie rozpoznanie, że te programy same od nas się odklejają, wszelkie przylgnięcia, wszelkie wierzenia, wzorce, wszystko, w co uwierzyliśmy, samo zaczyna odpadać, kiedy po prostu istniejesz w sercu. Bo oczywiście można i warto porozpoznawać różne rzeczy w sobie, mieć świadomość tych różnych cząstek siebie, ale można popaść w pewnego rodzaju takie błędne koło stałego odprogramowywania się. I to też może nie mieć końca. I to też jakby znowu jest zawiadywane z tej przestrzeni umysłu. A kiedy istniejesz w sercu w stanie poszerzenia, nie w stanie takiego skurczenia się, tylko po prostu wchodzisz w siebie i tu jesteś, jestem. Tu jestem prawdziwa ja. I nawet jeśli jeszcze nie do końca rozumiem, jeśli nie do końca potrafię i nie do końca ufam temu, to wiem, że z każdym takim wglądem coraz głębiej zapadam się do tego wewnętrznego domu. I te programy, te wszystkie wzorce, wszystkie te przylgnięcia zaczynają z nas odpadać. Ale to wymaga praktyki, to wymaga naszego zaangażowania, naszej uważności. Tak. Nic się nie zadzieje samo. Nic się nie zadzieje samo. To jest po prostu proces. Tak, dokładnie. I wiesz co, Kasiu, mi też tak, jak to powiedziałaś, to mi taka się pojawiła wizja, może obraz, że to tak można przedstawić, jak ty opisałeś, że skupienie się na czuciu w swoim sercu, na byciu w sercu powoduje, że te wszystkie programy umysłu odpadają, to mi się takie coś pojawiło, że jak serce jest takim ogniskiem w nas, jak się na nim skupimy, ten podmuch, ten żar się robi coraz większy w nas, jakby się rozświetla, rozjaśnia, a te wszystkie programy umysłu to były takie sople lodu wiszące tutaj trochę wyżej i po prostu im większy jest ogień serca, tym on bardziej jakby rozpuszcza te wszystkie sople lodu i transformuje, w sensie, to taka mi się fajna pojawiła wizja, że to faktycznie warto się skupić na swoim czuciu w sercu, na byciu w sercu, no i de facto ten blask naszej świadomości z tego serca, świadomości Stwórcy, on już wszystko wokół, co się znajduje, będzie transformowało i podnosiło do tej wyższej częstotliwości, więc to też jest taka fajna wskazówka i bardzo fajnie, że o tym wspomniałaś. I takie mam pytanie też dalej w tym temacie, to czy możemy uznać, że przejście z umysłu do serca, takie kluczowe właśnie teraz przejście, oczywiście pamiętajmy, że umysł też jest ważny, że serce jest jakby centrum dowodzenia po to, żeby właśnie korzystać z umysłu, tak? To też warto o tym wspomnieć. Serce nie odrzuca umysłu, tylko chodzi o to, kogo sadzamy za kierownicą naszego pojazdu życia. Czy sadzamy właśnie ten umysł egotyczny, który jest tym ziemskim konstruktem, uwikłanym w ten matrix, w system, w tą niską częstotliwość tych wszystkich oprogramowań, czy jednak pozwolimy naszemu sercu zasiąść, tak, za sterem i prowadzić ten pojazd. Więc umysł jak najbardziej. Umysł w pewnym momencie zaczyna się poddawać. Umysł też potrzebuje zrozumieć. On potrzebuje wiedzieć, co się dzieje. Taka jest jego natura. Więc jeśli jakby pozwolimy tej ziemskiej cząstce nas zrozumieć,
cały proces, który się wydarza, to umysł zaczyna w naturalny sposób się wyciszać, odpuszczać, a my po prostu płyniemy, idziemy przez życie, idziemy, jesteśmy w zaufaniu, jesteśmy w takim wewnętrznym blasku, który nas prowadzi, który nas rozpromienia od środka i powoduje, że my, bo to nie jest tylko wiara, to już jest wiedza. My mamy coraz więcej wiedzy, która nie jest właśnie zdobyta z poziomu umysłu, tylko zdobyta jest przez doświadczenie tej przestrzeni w nas, która jest świadomością, która jest poszerzeniem, w której wszelkie koncepty ziemskie zaczynają się rozkruszać, a tu jesteś wiedzą, tu jesteś tą świadomością Stwórcy, która jest nieograniczona, tak? Stwórca i świadomość są nieograniczone. I poszerzasz się, ewoluujesz, idziesz dalej, dokonujesz rozpoznań. One zaczynają być przepuszczone przez twoją istotę, przez czucie, już nie przez umysł, tylko przez czucie, przez doświadczenie. To chodzi o to, żeby tego doświadczyć. Tak, tak. I taka ciekawa kwestia kolejna. Czy właśnie będąc w swoim sercu, czując przestrzeń własnego serca siebie, czy też się wtedy zmieniają relacje, doświadczenia z innymi ludźmi, zmienia się w ogóle postrzeganie innego człowieka, czy wtedy też de facto zaczynamy czuć tą osobę, tą jedność właśnie z tą osobą i rozpoznajemy tą osobę jako samego siebie, czy to też tak można właśnie wspomnieć, że to dopiero takie doświadczenie może być realne i takie prawdziwe, jak faktycznie w tym sercu będziemy. No jest ono całkiem odmienne niż takie doświadczanie obecności, kontaktu z drugim człowiekiem, kiedy jest się w umyśle. Czy to tak właśnie wygląda? Tak, zdecydowanie, bo będąc w sercu nie istniejesz w ocenianiu. Nie istniejesz w kontrolowaniu. Nie chcesz ani nikogo posiadać. Po prostu jesteś. Jesteś obecnością, jesteś czuciem, jesteś przyzwoleniem. I jak rozpoznamy Stwórcę w sobie, to widzimy Go w każdym drugim istnieniu, człowieku, stworzeniu. I łącząc się z tej przestrzeni, po prostu przyjmujemy prawdę i miejsce, i etap każdej drugiej duszy, każdego drugiego człowieka, z tym wszystkim, z czym on jest, przyjmujemy z pełną akceptacją i zrozumieniem, dlatego że przyjęliśmy siebie. Dopóki nie przyjmiemy siebie, dopóki odrzucamy jakąś część siebie, będziemy odrzucać to w drugim człowieku. Jak siebie przyjmiemy w naszej nagości, w prawdzie, w naszym odsłonięciu, w tej przestrzeni przyzwolenia, bezwarunkowej miłości, po którą tu zeszliśmy. My zeszliśmy po lekcję bezwarunkowej miłości. I z tego poziomu po prostu przyjmujesz każdego drugiego człowieka. I to jest w ogóle takie wyzwalające, bo już nie ma oceniania, już nie ma lęku, nie ma chęci kontrolowania, nie ma zależności. Jesteś wolnością, jesteś czuciem, jesteś miłością i dajesz prawo, ponieważ sobie podarowałeś to prawo, w tym głęboko jesteś osadzony, ale w takiej miękkości, to samo dajesz każdemu drugiemu człowiekowi, szanując jednocześnie jego drogę, jego etap, jego miejsce. Także to jest taki błogosławiony stan przyzwolenia, akceptacji, ulgi. Tak, no, zgadzam się w 100%. Też mam za sobą podobne doświadczenia i no, mogę potwierdzić tylko to, co mówisz. A właśnie, Kasiu, myślałaś kiedyś nad tym, dlaczego właśnie my jako ludzkość, skoro jest to takie też święte, piękne doświadczenie, błogosławione, to też jako ludzkość mamy opór dosyć, aby do tego serca iść. Czy to jest tylko związane z tym, że jesteśmy zdominowani przez własny umysł, czy to też jeszcze coś więcej jest w tym, że tak, czy może dlatego, że też sporo ludzi takiego doświadczenia nie zna po prostu i nie wie, że tak można żyć, to też chyba myślę, że to jest taki argument, ale czy coś jeszcze byś mogła do tego od siebie tak dodać, jakie są takie przyczyny, że w sobie taki czujemy jako ludzie opór, taką też blokadę, aby iść w kierunku serca? Rozpoznaję w tym zarówno nasze własne ograniczenia, na które się zgodziliśmy, dlatego że
I my je wybraliśmy też jako doświadczenie tutaj na Ziemi. Powiedzieliśmy, że kiedy się z tym będziemy gotowi spotkać, to będziemy mogli wreszcie właśnie przez spotkanie, przez rozpoznanie iluzji tego świata wykonać ogromny skok na drodze naszej duszy. Ale też rozpoznaje działanie sił zewnętrznych. Mówi się o najeźdźcach, tak, na Ziemi. Czyli o tych zewnętrznych siłach, które też jakby w ich interesie jest podtrzymywanie ludzkości w jej oprogramowaniach. Natomiast nie chciałabym na nikogo zrzucać odpowiedzialności. Zawsze mówię, bierzmy za siebie odpowiedzialność. Jakby nie kotwiczmy się na zewnątrz. Nawet jeśli są najeźdźcy, nawet jeśli nas próbują programować, przytrzymywać, nie chcą doprowadzić, dopuścić do tego wzrostu Ziemi, dopóki będziemy szukać czynników zewnętrznych, które nam to uniemożliwiają, czyli znowu oddajemy na zewnątrz, znowu na zewnątrz się kotwiczymy, nie możemy odbyć tej wewnętrznej drogi w nas. Tylko przez wzięcie odpowiedzialności i wejście do siebie i decyzję, bo to jest decyzja, decyduje się zaryzykować nowe poznanie, nową drogę, nie wiedząc jeszcze, dokąd mnie doprowadzi, ale decyduje się na to, ponieważ widząc, do czego doprowadziło to, co się dzieje, tak, no wiem, rozpoznaję, że to jest droga po prostu donikąd. To jest błędne koło. I wyzwolenie leży tylko od wewnątrz nas. Tylko od wewnątrz nas. Najbardziej spektakularna część dzieje się w każdym ludzkim istnieniu. Tak rozpoznaję ten temat. Tak, dokładnie. Też się wpisuję. I z takich optymistycznych rzeczy to ja jestem zdania, że takie nasze zbiorowe serce ludzkości, tak to nazwijmy, się i tak stopniowo swoim doskonałym, idealnym tempem otwiera. Jest to proces, który cały czas przyspiesza. No i wszystko jest właściwe. Każdy człowiek, który jakby wchodzi w skład tego zbiorowego serca ludzkości, jest na odpowiednim dla siebie etapie, momencie rozwoju swojej ewolucji. No i ten proces tak będzie wyglądał cały czas w kierunku przyszłości, że to nasze serce się będzie zbiorowe otwierało poprzez otwieranie się pojedynczych serc jednostek ludzkich. Tak. I to już chyba nie ma tego odwrotu. Mi się wydaje, że to w tym kierunku po prostu idziemy. Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Nie ma odwrotu. Już nie może być odwrotu. Tak. I to jest piękna wiadomość. To jest piękne, tak, tak. Tak, a właśnie Kasiu, też widzisz taki potencjał, jak tu mówimy o takich sprawach trochę kolektywnych, globalnych, że w przyszłości, takie jak mówiliśmy wcześniej, doświadczanie obecności samego źródła w drugim człowieku, od tej takiej jedności właśnie z drugim człowiekiem, to ono będzie tak wyglądało, że właśnie to będzie doświadczane wśród ludzi już z poziomu serca, że nie będą potrzebne do tego żadne takie konstrukty umysłu typu, jak są teraz jakieś dogmaty, filozofie i tak dalej, takie wszystko, co jest mentalne bardzo, że po prostu ludzie do tego podchodzą mentalnie, tylko my właśnie wejdziemy w ten taki etap już zbiorowości, że będzie, że to, takie te serce się aktywuje kolektywne, i że to będzie taką normą się stanie, że będziemy po prostu już czuć tą więź z sobą, z naturą też, ze zwierzętami, z Matką Ziemią i tak dalej, że to też taki potencjał jest ogromny na to i to też w tym kierunku właśnie idzie? Tak, zdecydowanie. Myślę, że to jest w ogóle, to będzie ta nowa Ziemia, która już na dobre zakotwiczy się jako taka energetyczna matryca tutaj na Ziemi, gdzie będziemy istnieć wyłącznie w sercu, które jest świadomością Stwórcy w nas, miłością bezwarunkową, wolnością. Ale też mam świadomość, że dzisiaj tak naprawdę każdy człowiek znajduje się w innej rzeczywistości energetycznej. I że to też jest potrzebne. I każda ludzka dusza, niezależnie od tego, na jakim jest etapie ze sobą, jest ważna, jest potrzebna. Takie jeszcze mam tutaj pytanie, trochę się dalej cofnę do tego przejścia z umysłu w kierunku serca, o którym już sporo mówiliśmy, ale tak mi właśnie przyszło to, że czy można takie przejście, ten krok w kierunku umysłu do serca nazwać po prostu przejściem, wyjściem z kontroli, czyli to jest właśnie umysł, kontrola
z której też się rodzi opór, właśnie umysł, to opór jest głównie w umyśle, w kierunku serca, czyli w kierunku czucia, na które się też składa wiele takich atrybutów, jak na przykład czy obserwacja, poddanie się, zaufanie, akceptacja, odpuszczenie, pozwolenie i tak dalej. Czy to właśnie tak można w skrócie nazwać ten taki krok? Jak najbardziej. Dlatego, że egotyczny umysł nasz jest zakotwiczony tak naprawdę w lęku. I z lęku bierze się próba kontroli. Mhm. Próbujemy zawiadywać naszym życiem i im bardziej próbujemy, tym bardziej cierpimy, tak? Więc umysł szuka kolejnych i kolejnych rozwiązań. I ten monolog, bezustanny monolog, bezustanne poszukiwania, próba właśnie kontrolowania, próba zawiadywania, no nie mają końca. Tak. I jak schodzimy do serca, schodzimy do czucia, to po prostu zaczynamy czuć, jak to wszystko zaczyna w nas puszczać. Jak zaczynamy się tak miękko poddawać. I nawet to robię teraz. Nawet teraz po prostu schodzę do siebie i czuję, jak te różne warstewki, które każdego dnia naszego ziemskiego życia próbują do nas przylgnąć, bo miejmy świadomość, że żyjemy w gęstej rzeczywistości, w gęstej energetyce, więc każdego dnia, będąc tutaj na Ziemi, jesteśmy poniekąd narażeni na pewnego rodzaju dyskomfort, na pewnego rodzaju przylgnięcia. Dlatego stałe schodzenie i komunikowanie się ze sobą z tego poziomu serca powoduje, że wszystkie, nawet te nowe naleciałości, przylgnięcia, przyklejenia po prostu zaczynają odpływać, odpadać, rozkruszać się. A ty się zapadasz miękko w sobie i jesteś jednym poddaniem. Wiesz, że będziesz poprowadzony. Wiesz. Po prostu wiesz, że otrzymasz wszystkie odpowiedzi we właściwym czasie, we właściwej kolejności. Jesteś w odpuszczeniu. I to daje nam takie taką ogromną ulgę wnosi do naszego istnienia. I to jest znowu zewnętrzna próba opisania czegoś, co należy po prostu poczuć. Po prostu teraz można, tutaj siedząc, teraz zejdźmy do siebie i poczujmy, gdzie jesteśmy. Gdzie jesteśmy. Im większą mamy świadomość swojej wielowymiarowości, różnych tych poziomów naszego istnienia, które składają się na nas, im bardziej jesteśmy uważnymi obserwatorami siebie, tego, co się dzieje w naszym ciele fizycznym, w naszym ciele mentalnym, emocjonalnym, na tych planach energetycznych. Wszystko jest energią. Im w pełniejszym kontakcie jesteśmy ze sobą, w takim przyzwoleniu, tym szybciej rozpoznajemy te przylgnięcia, przyklejenia. I po prostu w naturalny sposób one zaczynają się rozpuszczać, wyłącznie przez zejście i funkcjonowanie w tej przestrzeni. O, jeszcze powiem takie piękne rozpoznanie, że kiedy jesteś w sercu, tak naprawdę nie masz myśli. Nie masz myśli. Istniejesz, doświadczasz, czujesz, widzisz, ale nie ma oceny, nie ma kontroli, nie ma myśli. W ogóle nie ma takiego procesu. Ty rozpoznajesz, ty zauważasz, odczuwasz energetycznie, czujesz, że to przepływa przez ciebie, ale to jest stan bez myśli. Stan takiego po prostu błogosławionego pokoju i piękny stan, piękny stan. Tak, a Kasiu, serce można też utożsamiać z teraźniejszością, że to są synonimy, bycie w teraz i bycie w sercu to jest jedno praktycznie to samo, że może inaczej, nie można wejść do serca, nie wchodząc jednocześnie w teraźniejszość, że to jest teraźniejszość jest taką bramą do serca? Tak, tylko w świętym tu i teraz. Tak to rozpoznaję. Dlatego, że umysł zawsze odnosi się albo do przeszłości, tak, albo do przyszłości. Umysł nigdy nie potrafi być w teraz. Zawsze się kotwiczy w jakiejś okoliczności czasu i miejsca. I pozostaje w tym w relacji, w dyskusji, w analizie i tak dalej.
tym wszystkim, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Więc to jest taki bezustanny, bezustanny monolog z różnymi zewnętrznymi okolicznościami. Natomiast kiedy schodzisz do serca, które się odbywa tylko w teraz, to tylko w teraz możesz siebie poczuć. Tylko w teraz możesz być w obecności siebie, w obecności wewnętrznego domu. I z poziomu teraz możesz bardzo świadomie zacząć doświadczać siebie, doświadczać Stwórcy, doświadczać tego stanu poszerzenia i tego stanu zdrowienia całej twojej istoty. Bo światło dzieje się teraz. Tak. Stwórca dzieje się teraz. Także tak, tylko teraz. I to też, znowu mam takie poczucie niedoskonałości moich słów, że jakiego słowa bym nie próbowała użyć, a bardzo kocham słowo, bo jestem też polonistą z wykształcenia, więc język, ten ziemski język jest mi bardzo bliski, piękno słowa, ale to po prostu tutaj wymyka się wszelkim próbom definiowania, opisywania, czucie, tak, przepuszczenie. Słowa to są tylko drogowskazy, które mogą na tą przestrzeń wskazać i nakierować na tą przestrzeń. No ale to trzeba doświadczyć i po prostu poczuć samemu. Tak, tak to wygląda. A tak jeszcze fajnie od ciebie dodam, że ja po raz pierwszy z taką głęboką obecnością tu i teraz, taką świadomą, że to wolą swojej też intencji, czy w ogóle poprzez swoją wolę, to się spotkałem po lekturze książki Eckharta Tolle Potęga teraźniejszości. Mm-hmm. To już wtedy minęło, to już minęło trochę lat. I generalnie cała ta lektura, ona taka jest nakierowująca na tą przestrzeń teraz, na teraźniejszość i na de facto bycie świadomym wewnątrz, w swoim sercu. Ja nie mogłem się nadziwić, jak już mi się tak udało wejść w przestrzeń serca, wejść w tu i teraz, że wcześniej przez całe swoje życie de facto ja o tym nie wiedziałem, że po prostu jak mogłem żyć bez świadomości tego, bez świadomości, że istnieje to święta teraźniejszość, bez świadomości, że we mnie jest ten cały wymiar błogości, spokoju przede wszystkim, takiego dobrostanu, takiej harmonii ogólnej. No dla mnie to było niesamowite. Ja sam do siebie się uśmiechałem przez długi czas, jak ja o tym mogłem nie wiedzieć, jak mi to mogło wszystko umykać w tym życiu. I to jest taka fajna właśnie sprawa, że takie poniekąd wewnętrzne wglądy, wewnętrzne odkrycia, takie wewnętrzne wow, potrafią nieraz całkowicie zmieniać życie, że już od tego momentu idziemy w całkiem innym kierunku. Chcemy się rozwijać i ten wymiar nas pogłębia cały czas. To tak, tak od siebie właśnie fajnie. A jeszcze coś chciałam dodać ważnego, dlatego że właśnie z poziomu tu i teraz, czyli zanurzenia się w czuciu, w głębi swojej istoty, uruchamiamy w sobie wewnętrznego uzdrowiciela. Więc tak, zaczynamy, nawet jeśli różne emocje odczuwamy, niskowibracyjne, różne myślokształty obserwujemy, to właśnie będąc w sobie, teraz, tu, zanurzona w czuciu, my możemy zacząć to rozpuszczać, tylko będąc tu i teraz. Ten wewnętrzny uzdrowiciel w nas zaczyna pracować i to się dzieje automatycznie. Po prostu kiedy zaczynasz dostrajać się do tego światła, z którego pochodzimy i z którym się zaczynasz jakby scalać, jednoczyć, to światło zaczyna się rozpromieniać po całej naszej istocie. I te myślokształty, przekonania, wzorce obserwujesz po prostu jak na takim, jak takie chmury na niebie. One tak sobie płyną po różnych poziomach naszego istnienia, ale one nie są nami. One nie są nami. Ty wiesz, że tu jest ta boska jaźń i z poziomu boskiej jaźni możesz okazać wsparcie różnym ziemskim aspektom ciebie właśnie w tu i teraz. I ten wewnętrzny uzdrowiciel zaczyna to rozpuszczać, uzdrawiać, uwalniać. Doświadczyłam tego wielokrotnie. Super. I to taka też fajna wskazówka jest dla osób, jak na przykład pojawi się w nas taka emocja nieprzyjemna często, jak to może być jakiś smutek, czy gniew, złość, cokolwiek, wiadomo, emocji to jest dużo, żeby takie w sobie wypracować nowe podejście całkiem, bo to też zauważyłem, że my jako ludzkość na takim etapie teraz jesteśmy nauki też rozwoju i przypominania sobie, że całkowicie
nowy sposób podchodzimy do własnych emocji, ponieważ zazwyczaj tak to było wcześniej, że stawialiśmy też opór wobec tych emocji, taką tak. niechęć, słuchaliśmy je, tłumiliśmy w sobie, odcinaliśmy się od emocji, a ja właśnie postrzegam też ten ruch w kierunku serca jako taki, że całkiem nową postawę mamy wobec tych emocji, czyli to wszystko, z czym się serce wiąże, czyli to czucie, ta akceptacja, to przyzwolenie, tak. ta taka jakby też to umiłowanie emocji, to taka współczucie tak. wobec emocji, że to jest właśnie bardzo ważny etap też integracji tej przestrzeni serca, aby podejść całkiem nowy sposób do swoich emocji, tych takich najczęściej do tych takich nieprzyjemnych. I to też chyba o tym warto wspomnieć właśnie, że jeżeli ktoś w sobie odczuwa takie emocje, to żeby wypróbował albo choć taką wolę wyrażał, intencję w sobie, chęć przede wszystkim, aby się w ten taki nowy sposób w tych emocjach rozpoznawać swoich, tak? Oczywiście, dlatego że opór przed czuciem stawia wyłącznie umysł. I umysł ocenia, pełen różnych nakładek, filtrów, oprogramowań, ocenia to, z czym ten nasz ziemski konstrukt jest. Więc kiedy połączymy się z tą boską jaźnią w nas, do której dostęp rozpoznaje jako wyłącznie z przestrzeni serca, tutaj właśnie dostępujemy połączenia z tą boską jaźnią, z tym Bogiem w nas, my zaczynamy po prostu przyjmować całych siebie. A uzdrowienie następuje wyłącznie w momencie przyjęcia, przyzwolenia, akceptacji. I zaczynamy otaczać opieką z poziomu tego rodzica w nas, jako rodzic rozumiem tą boską jaźń w nas, zaczynamy opiekować się i otaczać bezwarunkową miłością ten ziemski uwikłany konstrukt w nas. I to po prostu zaczyna się rozpuszczać, rozpadać. I proces zdrowienia, po który też tutaj zeszliśmy, sam się dzieje. Tak. I to ja właśnie też mogę tak dodać od siebie na moim przykładzie, na własnym doświadczeniu, jeśli chodzi o taką relację do swoich emocji, to takie małe cuda wewnętrzne, że jak zacząłem taki stosunek do emocji swoich mieć, ten nowy stosunek oparty na akceptacji, przyzwoleniu, na czuciu, to też się z biegiem czasu zmienia taka postawa do samych emocji, w sensie patrzenia na te emocje, że jak wcześniej, gdy czułem się nieprzyjemnie, w sensie jakiś smutny czy cokolwiek, to właśnie to była to taka niechęć, to takie odtrącenie. Tak, tak. A później, jak już się taka emocja znowu pojawiała, to z tym nowym stosunkiem od razu mi się takie zapalało w głowie, takie światełko i taka też poniekąd ekscytacja. To było właśnie dziwne, że niby się czułem źle, ale gdzieś tam wewnątrz mnie, w głębi właśnie serca była ta akceptacja, że o, ta emocja jest dla mnie kolejną wspaniałą okazją, kolejnym potencjałem, kolejną możliwością, aby dzięki temu teraz, dzięki pracy z nią, w tym podejściu nowym do tej emocji, połączyć się z samym sobą, uzdrowić siebie i wejść w swoje serce. Więc de facto można czuć się źle, ale z drugiej strony być z tego zadowolonym, w sensie, że widzieć to w tym światło, widzieć w tym potencjał. I to też całkowicie zmienia w ogóle stosunek, podejście do samego życia, do samego siebie. I mi to bardzo tak pomogło kiedyś. Też o tym fajnie wspomnieć, bo... Czyli to jest kolejna szansa na wzrost. Ponieważ pokazało nam się coś trudnego, coś bolesnego z tego ziemskiego aspektu w nas, z tego ziemskiego konstruktu i kiedy my się pochylamy nad tym z miłością, to zaczyna po prostu się rozpuszczać i zaczynamy wpuszczać tam światło. I znowu jest wzrost. Oto kolejne światło, które wpuściliśmy w całe nasze istnienie, w pole naszego życia. I wzrastamy. I nie ma końca tego wzrostu. Nie ma końca, nie ma kresu. Tak. I to jest niesamowite. I jeszcze, Kasiu, chciałem Ciebie się spytać już tak trochę na koniec na temat wielowymiarowej natury człowieka, naszej wielowymiarowości. Czym ona właśnie jest? Jak postrzegasz naszą wielowymiarowość? To też jest ważny temat, ponieważ ja tak widzę to i uważam, że jako ludzkość wychodzimy poniekąd z tego paradygmatu takiego typowo materialistycznego, opartego właśnie na materii i zaczynamy odkrywać siebie jako istoty duchowe, wielowymiarowe i też myślę, że warto o tym mówić. Więc właśnie jak Ty, Kasiu, widzisz naszą wielowymiarową naturę? No tutaj na Ziemi przywykliśmy utożsamiać się właśnie z naszym tym ziemskim konstruktem, tak? Czyli ciało fizyczne, ciało mentalne i ciało emocjonalne. I jakby nie było takiego przyzwolenia, też nie było tej świadomości, że tak naprawdę jesteśmy przede wszystkim kimś więcej niż ten ziemski konstrukt i że tamto
te wyższe aspekty nas są pierwotne, są pierwsze. I ten duch w nas, ta energia, którą jesteśmy, schodzi w ziemski konstrukt po to, żeby doświadczać, po to, żeby wzrastać. Więc też tutaj chciałam wznosić się świadomością coraz wyżej i z takiego lotu ptaka zaczęłam obserwować, kurczę, to jest niesamowite, jestem kimś więcej. Całe życie utożsamiałam się z tym życiem, z moim ciałem, z moimi emocjami, z moim umysłem, widząc w tym jakby prawdę na swój temat, a tu się nagle okazuje, nie, jest w nas aspekt ten duchowy, ten aspekt boski i on jest nadrzędny, on jest nadrzędny względem całego ziemskiego płaszcza, który tutaj na ziemi ubieramy. Także no to jest bardzo szeroki temat, fascynujący, bo w ogóle zaczynamy postrzegać siebie jako istota, która zeszła tutaj na ziemię, ale jest, że jesteśmy takim dzieckiem wszechświata. Będąc tu, jesteśmy wszędzie jednocześnie. No i znowu to trzeba poczuć. To trzeba poczuć, czyli jesteś tu, ale jesteś takim podróżnikiem, podróżnikiem międzygalaktycznym, jesteś podróżnikiem międzywymiarowym. Nie masz kresu. Kiedy pozwalasz opuścić sobie tą ziemską przestrzeń, zaczynasz rozpoznawać, że nie masz w ogóle kresu, że jesteś wszędzie, wszędzie. Tak. I znowu, ja wchodzę w czucie tego. Ja wchodzę w czucie tego i po prostu czuję, że jestem. Jestem wszędzie. Bóg we mnie, wszechświat we mnie, ja we wszechświecie. I że wszyscy jesteśmy tak pięknie połączeni. Tak, otóż to. Sekunda, Kasiu, ja muszę mnie światło zapalić, bo tu już mnie się ściemnia. Nie przewidziałem tego. Okej, dziękuję Tobie, Kasiu, bardzo za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze raz jestem bardzo wdzięczny i się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i nam się udało porozmawiać. Jestem przekonany, że naszym widzom ta rozmowa się spodoba, ponieważ no, widzowie mojego kanału to też bardzo, z tego co widzę w komentarzach, bardzo czują ten temat przestrzeni serca, wiedzą, że jest ważny i też nad tym świadomie pracują, więc no, jestem przekonany, że rozmowa przypadnie do gustu. Tobie, Kasiu, jeszcze raz za wszystko dziękuję, wielkie dzięki. Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo, Kamilu. Dziękuję za zaproszenie. Tak, było mi bardzo miło. I pozdrawiamy wszystkich tutaj widzów. Pozdrawiamy trzymajcie serdecznie. Tak, trzymajcie się, dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Wkrótce. Wszystkiego co najlepsze, kochani.